Cześć, tu gram na Maxa, tu Mateusz Widut. Właśnie wracamy z pokazu Star Wars 13-13 razem z Marcinem. Tak, mógłbyś nam, Mateuszu, poza tym powiedzieć, gdzie się w tym momencie znajdujemy? Właśnie znajdujemy się na Business Arena Activision Blizzard. Tu wiele gier do sprawdzenia, m.in. 07 Legends, Angry Birds, Skylanders, oczywiście Call of Duty Black Ops. Tak, więc możecie się spodziewać również kilka innych materiałów, pomijając to, co zaraz wam zaprezentujemy z nadchodzących Gwiezdnych Wojen. Ja pozwolę sobie tylko was szybciutko oprowadzić po tym, co się tutaj dzieje. Będzie w miarę... Tak, widzicie dokładnie tutaj mnóstwo sal, Angry Birds akurat mi się nawinęły na ekranik. Dobra, wracamy do Mateusza. Mateusz, no to co nam powiesz o Gwiezdnych Wojnach? Do Star Wars 13-13. Czym jest tytułowa 13? 13 to jest... 13-13 dokładnie, bo to jest całość. To jest poziom, to jest level, to jest dzielnica w mieście, która jest taka... Znaczy nie tyle mieście, tylko na planecie, głównie stolicy tak. Całego... No i planety, która nie wiadomo w ogóle jaką planetą jest, bo jest... Nie, to jest planeta Coruscant, to jest stolica całej galaktyki. Aha. W świecie Gwiezdnych Wojen. Dobrze, że mi przypomniałeś. Tak, tutaj dziękuję. Fan Gwiezdnych Wojen się zgłasza. Właśnie, i to jest dzielnica taka, do której nie warto się zapuszczać. I nasz bohater dziwnym trafem przez pewne komplikacje życiowe trafia właśnie tam i musi sobie poradzić, musi tam przetrwać. Gra jest naprawdę, mi bardzo przypomina Uncharted, chyba tobie też, bo mówiłeś nawet na ucho na prezentacji. No tak, to wiesz co, ale to tylko z jednego głównego powodu, ponieważ za każdym razem teraz jak widzimy jakiś motyw, gdzie trzeba się wspinać po jakimś czymś, co się rozwala, niszczy gdzieś, nie wiem, pociąg, jakakolwiek maszyna, to od razu widzisz tą scenę z drugiej części Uncharted. Właśnie to jest taki Uncharted w świecie Star Warsów. Naprawdę, mechanika jest podobna, dużo się dzieje, dużo jest cutscenek, dużo takich filmowych przerwników interaktywnych, czyli QOT i tak dalej. Więc naprawdę to robi wrażenie, a chyba najważniejsze tutaj jest grafika, która jest po prostu nieziemska. Gra wygląda po prostu obłędnie. Tutaj Nvidia chyba im w ogóle przywiozła, bo był cały opakowany właśnie w takim zielonkawym. Tutaj praktycznie każdy komputer, na którym są uruchomione gry, to wygląda obłędnie, więc strach się pomyśleć. Trzymało ledwo 33 klatek, znaczy ledwo, trzymało stałe, ale czasami... Ale czasami tak zaczynało klatkować delikatnie. Chociaż ja miałem dzięki temu pewność, że to nie jest jakiś filmik, tylko serio. Tak, wszystko było w real time po prostu. Ta gra wygląda niesamowicie, ja nie wiem na jaką platformę. Na jaką? Na PC to na pewno się da to zrobić, ale czy jakie konsole na to? Znaczy no pewnie PS3 i ta Xbox jak najbardziej, ale Wii U również, tylko że no, musimy się spodziewać, że będzie wyglądało dużo gorzej. Naprawdę taki poziom, który jest jeszcze do tej pory chyba nieznany, nieosiągalny dla większości tytułów. Tak, jeżeli myślicie, że na przykład Frostbite wygląda obłędnie, jeżeli chodzi o Medal of Honor, to jest co najmniej jedna klasa wyżej, dokładnie tak jak powiedział Mateusz. Serio, na mnie to zrobiło nieziemskie wrażenie. Nie wiem, podsumowując, bardzo czekam na jakieś kolejne informacje, bo tutaj zobaczyliśmy troszkę więcej niż na E3, chociaż to było mniej więcej to samo demo. Zobaczyliśmy też dziennik dewelopera oraz zwiastun dodatkowo. I właśnie jeden z twórców zapowiedział, że już wkrótce dostaniemy więcej informacji. Ja czekam z niecierpliwością i... Ty porównywałeś nadchodzące Gwiezdne Wojny do serii Uncharted, ja bym powiedział więcej. To jest po prostu połączenie tej filmowości, którą znamy z serii Uncharted, z niezwykłą przygodą znaną nam chociażby z Wiedźmina. Dla mnie to jest po prostu taki Wiedźmin, mocno skryptowany, z takimi... Wiedźmin 3.0. Tak, Wiedźmin 3.0 w świecie Gwiezdnych Wojen. No jak to było dobre podsumowanie, myślę, że... Gra zapowiada się obłędnie, ja czekam i to jest chyba jedyna gra ze świata Gwiezdnych Wojen obecnie i od dawna, na którą mam tak sobie będzie podobno ostrze mroczno, ząbki. Mrocznie, będzie podobno bardzo poważnie, więc... I wreszcie nie będzie Jedi. Był z wami Mateusz Widut i Marcin Górniak z Gwiezdnych Wojen. Pozdrawiamy. I czekajcie na więcej materiałów.